Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak co drugi wtorek spotykamy się ponownie na kanale Czytam wolubię, żeby obejrzeć najnowsze książki. Nowości, które właśnie znalazły się na półkach księgarni, lub też niedługo się na nich znajdą. Nie przedłużając, bo jest bardzo gorąco, chyba 40 stopni w pokoju, zabieramy się do oglądania tego, co tutaj przede mną leży. Zaczynamy od literatury polskiej. Pierwsza książka, którą tutaj już trzymam na kolanach, bo zaczęłam ją sobie w międzyczasie podczytywać, jest to Rzeszot Bartosza Sadulskiego. Książka, która opowiada o polskim przedsiębiorcy, działającym w branży naftowej, człowieku nieprzeciętnym, człowieku znającym wielu, wiele języków, osobie, która znała praktycznie wszystkich, których należało znać w jego czasach, żył on bowiem w XIX wieku. Nazywał się pan Poddworny. Tutaj mamy jego portret. Podobno rzecz wybitnie napisana, nietuzinkowa, którą trzeba poznać. Skrzyżowanie biografii z reportażem historycznym. Ja jestem bardzo ciekawa. Zaczęłam, tak jak powiedziałam przed chwilą, zaczęłam ją podczytywać i wydaje mi się, że może być super. Kolejna książka zwróciła moją uwagę swoją okładką. Generalnie to na taką tematykę absolutnie nie lecę, ale Anna Ciarkowska napisała książkę dewocję, w której przedstawia polską prowincję, polską mm, duchowość na prowincji, czyli przesądy Maryjki i tak dalej. Opowiada tutaj o dziewczynie, która została wybrana, czyli jak rozumiem, prawdopodobnie Objawiła jej się Matka Boska, ale tego nie wiem na pewno, bo nie wynika to do końca z opisu tej książki. Ale wydaje mi się, że gdzieś mi się obiło o uszy, kiedy czytałam jedną z recenzji tej książki. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Widziałam, że jest audiobook, ale kiedyś zajrzałam tutaj do książki, widzę, że. Ona jest tak bardzo mocno poszatkowana. Są bardzo krótkie, oddzielone od siebie a capity, więc nie wiem czy to będzie się dobrze słuchało. Oczywiście spróbuję. Jeżeli nie da się słuchać, to powrócę do książki papierowej. Sezon na truskawki. Książka Marty Dido akurat pasuje do sezonu, który teraz panuje. Mamy sezon trusk truskawkowy, okładka taka truskawkowo, ale też trochę powiedziałabym kojarzy się erotycznie. Jakoś nami namiętnie. I rzeczywiście, na no okładce informują nas, iż jest to książka o zmysłowości, sensualności namiętności, ciało, erotyzm, emancypacja. Książka o kobietach. Zdaje się, że jest to zbiór opowiadań. Widziałam też mnóstwo bardzo do pochlebnych opinii, więc na pewno się przekonam i chciałabym ją przeczytać jeszcze w sezonie troskawkowym. Rozpływaj się. Ja się właśnie rozpływam w tym upale, więc kolejny bardzo adekwatny tytuł do tego, co mamy wokół siebie. Książka Anny Cieplak, która opowiada o tak zwanych eurosierotach. Książka o pokoleniu dzieci, które dorastały bez rodziców. I teraz, jako osoby już dorosłe, odpowiedzialne za własne życie, znowu mierzą się z kolejnymi problemami. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawa, zresztą problem eurosierot nie jest zbyt często opisywany w polskiej literaturze, więc jestem bardzo ciekawa, jak Anna Cieplak to przedstawiła. Przechodzimy do literatury światowej i to do noblisty. Knut Hamson, norweski noblista, człowiek obdarzony wielkim talentem pisarskim. A jednocześnie człowiek skompromitowany przez swoją sympatię do nazistów podczas II wojny światowej, za którą słono zapłacił i końcówkę swojego życia spędził w zakładzie psychiatrycznym. Natomiast to, co stworzył, to zazwyczaj są wielkie ponadczasowe dzieła. I podobnie, prawdopodobnie jest z szaradami. Szarady opowiadają o małym miasteczku norweskim, do którego przyjeżdża obce. Człowiek obcy w takim małym mieście od razu interesuje wszystkich. Staje się głównym tematem rozmów. Opisują go tutaj w następujący sposób: zarazem uczciwy i niemoralny, arogancki i skromny, szybko staje się głównym tematem rozmów. Tym bardziej, że zakochuje się w niedawno zaręczonej dziewczynie. Czytamy, nie? Jeden, jedyny krymino, który dzisiaj położyłam. Jest to druga część cyklu Monsa Kalentowta. Ta część nazywa się Słuchaj, jak szepczę. Pierwsza część miała tytuł Patrz, jak spadam. Ojciec, prywatny detektyw, poszukuje zaginionej córki. W pierwszej części wydaje się, że już wyjaśnił tajemnicę zaginięcia nastoletniej dziewczyny. Natomiast podobno w tej części. Dostaje nowy trop. Nowy trop, który zaprowadzi go tym razem na kontynent, kontynent europejski i do półświadka handlarzy żywym towarem. Bardzo podobała mi się pierwsza część, dlatego, oczywiście, zabiorę się niedługo. Za słuchaj, jak szepczę. Jerzy Pilch. Autobiografia w sensie ścisłym, a nawet umownym Jerzego Pilcha, czyli to. Co autor chciałby, żebyśmy o nim zapamiętali. Zobaczcie, jak jest niewielka. W środku jest sporo fotografii, jest spora czcionka, to jest naprawdę niedużo tekstu. Jeżeli porównamy tę autobiografię do biografii autora, które gdzieś tam się już, wcześniej jeszcze za jego życia ukazywały, no to to jest maleństwo. Ja jestem bardzo tej książki ciekawa, tym bardziej, że dzisiaj skończyłam czytać zbiór feliotonów Pilcha, wydany przez politykę na pierwszą rocznicę śmierci, więc myślę, że niedługo zabiorę się też z autobiografią, aby dowiedzieć się, co autor chciał, aby o nim zapamiętano. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Książka artystki, którą być może znacie z piosenek. Jest to książka Dość nietypowa. Zobaczcie, ona edytorsko nawet bardzo ciekawie wygląda. Składa się z tekstów, które wykroczyły poza teksty piosenki. Okazuje się, że Marysia Mary, ma bardzo dobre wyczucie słowa i pisze więcej niż jest w stanie zaśpiewać. Są to i wiersze i krótkie jakby opowiadania i felietony i krótkie zapiski jakby dziennik. Trochę to przeglądałam. Bardziej artystyczna. Myślę, że będzie ciekawe. Atlas miejsc literackich. Zobaczcie jaka piękna książka. Zaraz pokażę wam jeszcze jak ona wygląda w środku. Jest to atlas. Tak naprawdę chyba dla dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły się ucieszy, kiedy dostanie go do ręki ponieważ autor tej książki postanowił opisać oraz przedstawić mapę różnych miejsc, które znamy z literatury. Oczywiście jest tu Hogwart jest tu Londyn Sherlocka Holmesa. Kraina Oz, kraina czarów i wiele, wiele innych. Akurat otworzyłam się również na Narni. Przejrzałam na razie, nie czytałam jeszcze tego od deski do deski, ale na pewno to uczynię, bo ja bardzo lubię tego typu wydawnictwa które powstają są na skrzyżowaniu literatury, biografii i tak naprawdę wymagają od autora i od czytelnika zaprzężenia wyobraźni. Kolejna kraina bardziej może nam bliska poczuj.pl. Książka o Polsce, o miejscach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, aczkolwiek takich miejscach, które są dość nietypowe. Autorka tej książki Marzena Filipczak promuje takie mikrowyprawy. Szukanie miejsc w okolicy, w naszej okolicy, w których możemy spędzić czas w nietypowy sposób. I co tutaj na przykład ma na myśli? Chociażby jeżdżenie kolejkami wąskotorowymi, jeżdżenie zaprzęgami psimi, pikniki, biwakowanie, geocaching. Naprawdę wiele, wiele różnych ciekawych sytuacji, różnych ciekawych zajęć i wynalazłam mnóstwo ciekawych miejsc widziałam że w książce też są rozmowy z osobami które mają większe pojęcie na dany temat niż być może sama autorka więc zobaczcie jak piękna jest to książka jak bardzo bogato ilustrowana i naprawdę zawiera mnóstwo pomysłów więc na wakacje jak znalazłam wyprawa w głowę w głowie wyprawa do wnętrza mózgu jest to książka wydana zupełnie niedawno, na dniach, przez dwie siostry. Zobaczcie, jak wielka. Jest to książka dla dzieci, ale myślę, że też nie jeden dorosły sporo się dowie z tej książki. To książka o świadomości, o emocjach, o tym, jak odczuwamy, jak myślimy, jak wygląda mózg, jak działa mózg. Jest również bardzo bogato ilustrowana. Bardzo pięknie wydana i myślę, że będzie super prezentem dla każdego, młodszego nastolatka i być może starszego również. Ja się z niej ogromnie cieszę. Rewolta. Rewolta jest to książka reklamowana tutaj na okładce przez autora książki Sapiens Juwana Noaha Harariego. Rewolta opowiada o współczesnym świecie i reklamowana jest w następujący sposób. Jeśli nie rozumiesz współczesnego świata, musisz przeczytać tę książkę. Fundamentalizm, populizm, nacjonalizm, brexit, kryzys imigracyjny i klimatyczny, ekstremizm, wojny handlowe i zaburzenie globalnego porządku. Witaj w XXI wieku, w epoce rewolty. Czyli jest to książka próbująca nam wytłumaczyć współczesny, otaczający nas świat Jestem jej ciekawa, powiem Wam. Ja czytałam sapiens, czytałam też jeszcze którąś książkę tego autora, który poleca tę książkę, więc mam nadzieję, że znajdę tutaj dla siebie ciekawe treści. I ostatnia książka, zabiera nas jeszcze dalej. Astrochaj, czyli jak widać, podróż w kosmos. Autor tej książki opisuje to, co nad nami. Czyli niebo wszechświat. Z tej książki dowiesz się, dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce żółte? Jak kupić działkę na księżycu? Ile kosztuje podróż w kosmos? Jak wygląda typowe miejsce we wszechświecie? I dlaczego nic z nim nie ma? Zajrzałam do niej, troszkę poczytałam i napisane jest bardzo przystępnym językiem i porusza bardzo ciekawe tematy. Więc dla każdego, kto interesuje się tym, co mamy nad głowami, myślę, że będzie to świetna. Pozycja na lato. Moi drodzy, kończymy. Ja fuch, umieram tutaj z upału. Życzę Wam udanych lektur. Zbliżają się wakacje. Mam nadzieję, że macie już zaplanowane jakieś ciekawe atrakcje i że macie zaplanowane, co chcecie przeczytać w te wakacje. Napiszcie mi w komentarzu koniecznie, która z tych książek wpadła Wam w oko i co planujecie przeczytać w te wakacje. Pozdrawiam Was serdecznie i. pa 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 pa.